najlepiej. Poniedziałek rano, czas zacząć kolejny tydzień w międzynarodowej korporacji Tofu Media. Ciekawostka, wiecie, że nazwa Tofu Media oryginalnie nie jest wcale od tofu, tylko od imienia Krzysztof? Tak się oryginalnie nazywała moja działalność gospodarcza w Polsce. Taka przyjemna aura w powietrzu, aż się chce na dach wyjść. Tak się pozuje. Jak jeszcze byłem w Polsce, to zaproszono mnie na Pomorze Zachodnie, do Szczecina, żeby przyjrzeć się lokalnym przedsiębiorstwom. Powodem, dla którego nas zaproszono, jest konkurs organizowany przez Pomorze Zachodnie, który nazywa się Twój biznes pod banderą sukcesu. I w tym konkursie biorą udział przedsiębiorstwa, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa i średnie przedsiębiorstwa i biorą udział w takiej jakby wirtualnej giełdzie. Chodzi o to, że wchodząc na tę stronę możecie postawić jakby takie wirtualne pieniądze, tak jakbyście grali na giełdzie, wybierając swoje ulubione przedsiębiorstwa, które prowadzą właśnie działalność na Pomorzu Zachodnim. Te przedsiębiorstwa, które uzyskają na koniec giełdy najwyższą wartość, dostaną dofinansowanie, a wy też możecie wygrać w tym konkursie nagrody. Więc zapraszam. No i niestety nie zdążyłem pojechać, ale w zamian wysłaliśmy tam Karola Pociorka. Cześć! Jestem w Szczecinie, jest godzina to 15:09. Dzisiaj przez cały dzień będę oglądał, jak rozwija się Pomorze Zachodnie. Dobra, nic nie będę mówił o nierównych torach tramwajowych, o których już rapował Łona, ale coś można by w tym temacie zrobić raczej. Szczecin od pierwszych minut disowany. Nie, to oczywiście nie jest prawda. Wpierw idziemy do miejsca, które nazywa się Kopernikus i jest to jeden z nielicznych na świecie zakładów, które produkują urządzenie do wstrzykiwania insuliny właśnie. Karol Paciorek, dziennik pokładowy numer 1. Jesteśmy w Szczecinie już od około godziny. Jeszcze ani śladu paprykarza szczecińskiego. W takich zakładach rozwala mnie zawsze, że tyle trzeba maszyn i kolejnych produktów, żeby produkować jedną urządzonkę do wstrzykiwania insuliny, bez kitu. Będę piekł pączki. Wszyscy poza gąciarzem nie mogą kręcić. Co mam przed sobą? Co to jest? Pudełeczko. Pudełeczko metalowe. Tak. A w środku? High-tech. Wyobraź sobie, że w środku jest 30 kilka bardzo precyzyjnych elementów. One muszą współgrać ze sobą i dokładności tam dochodzą do setnych milimetra. To jest wyrób medyczny, tak, żebym nic nie przekręcił. Wyrób medyczny, ale jest to też biznes, siłą rzeczy. Oczywiście. Jak to się ma do tego regionu, czyli do Pomorza Zachodniego? Tutaj lokalny patriotyzm, ale też otoczenie, jakość życia i no, współpraca tutaj z samorządem też się bardzo dobrze układa. Więc jakość życia to jest dobry argument. Czas tutaj troszeczkę inaczej się liczy i płynie, tak. Moglibyście pomyśleć, że to jest chińska podróbka urządzenia Kopernikusa, albo że to jest coś na chińskich produktach? Nie, to jest totalnie w drugą stronę. Właśnie Kopernikus eksportuje swoje wstrzykiwacze do Chin i tak wygląda produkt już w Chinach. Jakby ktoś z was się zastanawiał właściwie, dlaczego taki konkurs, to on jest skierowany dla firm z małego i średniego sektora, żeby pokazać, że Pomorze Zachodnie to jest fajne miejsce do tworzenia biznesu, do ich rozwijania, że firmy, które, czy właściciele firm, które chcieliby zakładać w tym właśnie regionie, mają po prostu sens. Ale teraz jesteśmy w nieco bardziej atrakcyjnych okolicznościach przyrody, dlatego że w samym centrum Szczecina, z piękną filharmonią, co do której miałem jedną wątpliwość, czy ona tak dobrze wygląda na żywo jak w filmikach i...
czym się zajmujesz w Szczecinie, ale chyba nie tylko w Szczecinie. No, tak moją specjalizacją jest fotografia panoramiczna z lotu ptaka. No i to jest jakby taki mój konik i... Bardzo wąska specjalizacja, panoramiczna z lotu ptaka. Rozmawiałem, podkreśla to, że Szczecin nie jest Warszawą, nie jest w centrum i fajnie się tutaj robi swój biznes i wymyśla rzeczy, dlatego że się jest trochę z daleka od zgiełku. Ale nie zmienia to faktu, że fajny, naprawdę fajny jest ten Szczecin. Zobaczcie. Jesteśmy w miejscu, które zostało wybudowane w starym bunkrze. Nazywa się Free Domes. Jest to firma, która produkuje kopuły, namioty i różne tego typu rzeczy bardzo nowoczesne. I na przykład były one na planie filmu Marsjanin. Idąc przez las, w którym są porozstawiane takie kopuły, czyli się trochę jakbyśmy dochodzili do jakiejś próbnej stacji kosmicznej albo jakiegoś takiego pola technicznego, gdzie przez cały rok na przykład mieszkają ludzie w warunkach przypominających te na Marsie albo warunki księżycowe tylko dla eksperymentu. Proszę, jak się nazywa ta sfera? To się nazywa F-Dome Glamping, czyli glamping, nie wiem czy wszyscy wiedzą, to jest od glamour camping, takiego troszeczkę bardziej oddychanego campingu. To jest glamour, naprawdę glamour camping? Glamour camping, czyli dalej nocujemy sobie w namiocie. Ale no jest glamour. Ale jest trochę bardziej glamour niż zwykłym turystycznym namiocie dla dwóch czy czterech osób. Tutaj możemy mieć łazienkę, pełną kuchnię, kominek. Tak jest, no trochę różnych kominek takich też gadżetów, które sprawiają, że jest komfortowo. Kapitalne. Nie wiem, czy pojechałbym w czymś takim na Woodstock, ale pomysł na biznes i pomysł na, nie wiem, jakąś taką chatkę w lesie, która wygląda niesamowicie i można ją w sumie rozstawić w każdym miejscu bez pozwolenia na budowę. To jest może oczywiste, ale jednak dodam, że te miejsca, te biznesy, które na Pomorzu Zachodnim wam dzisiaj pokazałem, to oczywiście nie jest wszystko, co jest tutaj najfajniejsze. To nie jest wszystko, co tutaj jest. To tylko mała kropla różnych, zwłaszcza nowoczesnych biznesów, które się tutaj tworzą i funkcjonują. Mam nadzieję, że Szczecin kiedyś odwiedzę. Myślę, że Szczecin jest teraz na szczycie listy miast w Polsce, gdzie powinienem być, a nigdy nie byłem. No a wam ten konkurs polecam, głosować można jeszcze dzisiaj do końca dnia. Jak pokazał Karol, jest tam sporo ciekawych przedsiębiorstw robiących fajne rzeczy. Zagłosujcie, może pomożecie jakiejś fajnej firmie dostać dofinansowanie. Produkujemy w tym tygodniu film promocyjny dla NBA, który jest kręcony w Dortmundzie, w Niemczech. Więc wysyłamy ekipę z Polski, żeby kręciła w Niemczech film do Japonii. A chodźmy sobie do domu. Powiem teraz, przyznam się do czegoś bardzo kontrowersyjnego. Ogólnie nie lubię wody smakowej i myślę, że te takie słodzone wody o smaku truskawek i tak dalej, to jest straszny wynalazek, bo po prostu lepiej pić wodę, która jest idealnie zdrowa. Po co psuć zdrową wodę cukrem i jakimś smakiem? W sensie, Dem kiedyś miał taki sketch, że pijesz wodę i myślisz sobie, wow, co za nieciekawe doświadczenie. No ale to nie jest ta kontrowersyjna rzecz. Kontrowersyjna jest taka, że lubię wodę cytrynową lub limonkową. Nieważne jakiej marki, ale limonkowa i cytrynowa jest spoko i one właśnie nie są słodzone, więc taka cytrynowa woda gazowana albo woda gazowana z cytryną to jest mój ulubiony napój. Ja w sumie piję tylko kawę, herbatki różne, wodę. Nudny jestem. Zrobiłem ostatnio parę sesji zdjęciowych ze znajomymi modelkami.
pozostaje je obrobić. To jest akurat warstwa fotografii, której nie lubię za bardzo, bo nie wiem, jakiś montaż filmu jest takim bardzo kreatywnym procesem, a obróbka zdjęć wydaje mi się, że jest taka bardziej mechaniczna. No. W ogóle ja robię tak, że wszystko, praktycznie wszystkie swoje zdjęcia obrabiam na telefonie. A apka, której używam, to jest Lightroom mobilny, więc Lightroom ma w sobie to zajebiste, że ma maski. No bo przede wszystkim w kolorach chodzi o to, że możesz sobie zrobić bardzo eksperymentalny grading, a ludzka skóra powinna wyglądać jak ludzka skóra, bo bez tego jest coś nie gra po prostu w zdjęciu, więc Paulinka przed, Paulinka po. A w ogóle na przykładzie tego zdjęcia pokażę wam, jak da się ściemniać w fotografii. No bo to jest taki ewidentnie mocny grading, taki dla efektu artystycznego, nie? A patrzcie, jak to zdjęcie wygląda przed. Wygląda po prostu, nic tu nie ma, nie? Boom, patrzcie, enter the void. To ja sobie poobrabiam zdjęcia. Jak chcecie, może jutro wam nagram, pokażę wam, jak je obrabiam. I do widzenia państwu, do zobaczenia. Sprawdźcie sobie jeszcze raz tę wirtualną giełdę Pomorza Zachodniego, szczególnie jeśli tam mieszkacie, bo możecie wesprzeć przedsiębiorców ze swojego regionu. I zapraszam was jutro na kolejny dzień niesamowitych przygód Krzysztofa Gonciarza. Hashtag prawie jak Gonciarz.